Witam Was ponownie. No już widzicie, gdzie jesteśmy. Stoisko Samsunga. Jak to u Samsunga? Stoisko duże, imponujące. Jak widzicie, gwiazdą oczywiście jest AI cała, no bo to teraz temat nośny, teraz modny. No i co, smart Samsunga oczywiście doskonale wszystkim znane, także nawet jeszcze OSB-ski trójki są pokazywane, czyli tak jak trochę tak jak u Xiaomi. Galaxy S24, tutaj widziałem, że kiedyś ktoś pytał, kiedy będzie recenzja S24 u nas. No będzie, moi drodzy, musiałem przerwać produkcję, no bo jestem na MWC, więc siłą rzeczy jakby mam ciężko pogodzić te dwie sprawy. Laptopy, słuchajcie, też nie wiem czemu Samsung w Polsce nie sprzedaje laptopów, bo no, wyglądają całkiem fajnie. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o specyfikację, to niczego ekstraordinary tam nie będzie. Natomiast dobre, porządne, sprawdzone konstrukcje i komponenty. Fajny design, bo rzeczywiście ładne, smukłe obudowy z metalu również, także no, dziwna decyzja, ale tak zdecydowali. No i cóż, musimy z tym jakoś żyć. Dużo tutaj jest, coś jest w rozłożeniu. Aha, bardzo chwalą się ekologią, popatrzcie, że pudełko z papieru recyklingowanego. Tutaj metale z wiem rzadkich również, kobalt, bateria, stal, wszystko. Ojej, recykling, ekologia, no wiecie, te sprawy. Wszystko z recyklingu. No dobrze, no wiadomo, że jeżeli się cokolwiek daje przetworzyć, no to warto. To jest najciekawsze, to nie jest nowość, bo tym się chwalili bodajże rok temu czy dwa lata temu. Wykorzystują stare, zużyte sieci rybackie. To jest po prostu fajny plastik. No i z tego robią tam, jak widzicie, elementy obudów głośników, mikrofonów czy tam nawet rysika. No, fajna dostawca z AI-em. No, tu można sobie spojrzeć, jak wygląda S24 Ultra od środka. Rzadka okazja, kiedy można obejrzeć rozebrany smartfon, no bo samemu raczej tego lepiej nie róbcie. Ramka nośna, czyli ten element, który utrzymuje smartfon w całości i spaja go w jedność i zapewnia sztywność obudowy. Dobra, biegnijmy dalej. No, tutaj tam oczywiście się chwalę, że tam małymi kreczkami wielkie zmiany startują. No spoko, no, pewnie nie mam nic tylko takiej ekologii. W tym wydaniu, że stosujemy materiały przetworzone, recyklingujemy je, używamy je ponownie. Natomiast to, że nie ma w pudełku ładowarki, to już dla mnie nie jest ekologia, tylko ekonomia. Także nie dajmy się też zwariować. Lecimy dalej. Kabel, znowu laptopy. Bardzo, nie wiem czy zwróciliście uwagę, bardzo dużo ekspozycji poświęcono właśnie laptopom, czyli temu, czego w Polsce nie sprzedają. No widocznie gdzieś w Europie mają na to zbyt, bo skoro wystawiają, no to chyba znaczy, że to sprzedaje. Kiedyś próbowałem się dowiedzieć, dlaczego nie ma w Polsce, ale uzyskałem tak totalnie wymijającą odpowiedź, że po prostu zwyczajnie nie ma to, rozsądzanie tej kwestii nie ma sensu. Próbuję się zorientować, czy jeszcze coś Wam mam tutaj do pokazania. Także wiecie co, no na razie sobie oglądamy po prostu stoisko. O, to jest też fajna rzecz, przy której stoi nasz szanowny kolega Kostek Cipa. Wyświetlaczyk Odyssey Arc. Wyświetlacz zaginany, jak widzicie. No, myślę, że gracze by to szczególnie polubili, bo rzeczywiście imersja może być całkiem fajna na takim ekranie, jak go sobie stawimy w poziomie. Ale i w pianie fajnie wygląda. Można z tego uczynić nawet całkiem fajny element wystroju pomieszczenia, co? Jak myślicie? Oczywiście mówię o monitorze, nie o kostku. Chociaż kostek też oczywiście atrakcyjny mężczyzną jest, jakby nie było. Tak to wygląda od tyłu. No powiem Wam szczerze, że design może zachwycić. Próbuję podejść, jak tutaj obraz blisko wygląda. Spoko, fajnie jest to, że ta matryca jest matowa.
No bo gdyby była błyszcząca, szczególnie przy zagiętym ekranie, to mogłaby być z tego trochę lipa. Jak jest matowa, to rzeczywiście obraz może być całkiem fajny. W ogóle, teraz wam jeszcze coś pokażę. To, co teraz widzicie, właśnie się nazywa The Wall, czyli ekran ściana. Kurczę, tu aparat trochę kiepsko oddaje, bo wierzcie mi, oczywiście ja tego migotania, które wy widzicie na ekranach waszych smartfonów, ja tutaj nie widzę. Obraz jest naprawdę bardzo fajny. Podejdę trochę bliżej, to wam pokażę, jak to wygląda. O, popatrzcie, widzicie? To jest złożone z takich mniejszych modułów. Minimalnie tutaj widać linię łączeń, natomiast kiedy się odsuniemy od tej ściany, no bo to jest raczej do sal konferencyjnych, do tego rodzaju prezentacji, sprzęcik, no ale jak ktoś ma dużą hawierę, to w sumie też mógłby z tego zrobić całkiem fajny telewizorek, nie? Co jest o tyle fajne, że dzięki temu, że to jest konstrukcja modułowa, mniej więcej spróbuję wam pokazać, ten moduł jest taki, to można ten ekran zrobić większym, mniejszym, zależnie od tego, ile tych modułów połączymy ze sobą. I słuchajcie, no tak, dobrze, że tu przyszedłem, bo tutaj pokazują, co prawda, w zamknięciu Galaxy Ring. Czyli nowość, którą pokażą, wprowadzą do sprzedaży za czas jakiś, zdaje się latem chyba, to jest inteligentny pierścień. I tak naprawdę chyba głównym zastosowaniem tego urządzenia będzie przekazywanie nam powiadomień poprzez wibracje, no i zbieranie informacji o naszym pulsie, natlenieniu krwi i tak dalej. Próbuję tu się dopchać, żeby pokazać wam, jak wygląda. O, tu mamy, proszę bardzo, złoty, ale skromny. Jak się dobrze przypatrzycie, to zobaczycie tam po wewnętrznej stronie wszystkie te czujniki. Także no, musimy jeszcze na to urządzenie trochę poczekać. Był tego pokaz na MWC, no ale jakby nie przyjechałem tu z Samsungiem, więc tam nie byłem. Trzeba to powiedzieć wprost. Jak widzicie, będą różne rozmiary. Mniejsze, większe. Także będzie szansa, że każdy sobie dostosuje odpowiedni dla siebie. No ale do premiery tego sprzęcicha to jeszcze trochę czasu nam zostało. I to chyba na tyle ze stoiska Samsunga na ten moment. Jak myślicie, gdzie pójść potem? Honor czy ZTE? Są obok. To wiecie co? Skoczę do Honora, pokażę wam nowe Magiki, a potem zajrzymy do ZTE, bo strasznie jestem ciekaw, czy ZTE ma na stoisku tą nową klatkę, bo być może nie wszyscy wiedzą. Parę dni temu, trochę przed MWC ZTE w Japonii, zaprezentowało klapkę z elastycznym ekranem, która kosztuje po przeliczeniu z jenów na nasze wyraźnie poniżej 2000. I strasznie jestem ciekaw, czy to mi się w ręku rozleci, czy wręcz przeciwnie, będzie to po prostu hicior cenowy. Spróbuję się też dowiedzieć, czy to do nas dotrze, czy nie. Także zaraz się widzimy, moi kochani, ze stoiska Honora, potem robimy ZTE. Do zobaczenia.